naprawdę chodzi o zbudowanie zaufania między pacjentem a lekarzem. A myślę sobie, że w przypadku takich młodych pacjentów, czyli dzieci, to zaufanie jest podwójnie ważne. Taki najmłodszy pacjent, który trafił do Pani, ile miał lat? Żeby tak sobie przypomnieć, to oczywiście zostawiając moją pracę w warunkach państwowych, gdzie operowałam również małe dzieci, to w warunkach prywatnych są to najczęściej dzieci mniej więcej w wieku 5-6 lat, ze względu na odstające uszy. To jest najczęstsza przyczyna, dla których my operujemy dzieci. Bo rzeczywiście jest to taka przypadłość, która dokucza. Dokucza już w najmłodszych latach, bo pacjenci są wytykani przez rówieśników palcami, są jakieś nieprzyjemne uwagi na ten temat i rodzice szukają sposobu na to, żeby dziecku pomóc. I rzeczywiście tutaj chirurgia plastyczna bardzo dobrze się sprawdza. W latach 80. operacja właśnie na odstające uszy była operacją, którą robiło się zawsze przed komunią, żeby zdjęcia komunijne ładnie wyglądały. Czy w dzisiejszych czasach jest podobnie? Komunia myślę, że nie jest tak bardzo ważnym momentem. Raczej staramy się robić te operacje przed zmianą środowiska, czyli przed pójściem do nowej szkoły. W zasadzie to już chodzi o szkołę, przedszkole, to zdecydowanie za wcześnie. Przed pójściem do nowej szkoły po to, żeby nowi koledzy znali już dziecko w takiej nowej odsłonie.